Dzisiaj oddajemy ulicę do ruchu, ale nie tylko. Mamy wiele ważniejszą i bardziej podniosłą uroczystość. Ta ulica będzie się nazywała zupełnie inaczej. Panie prezydencie. Fragment listu ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie Jana Sechtera. Uważam nadanie ulicy naszemu prezydentowi za wielki gest, który został w dniu dzisiejszym i wczorajszym szeroko zauważony w Republice Czeskiej. Bardzo go sobie cenimy, ponieważ nie pozostajemy w bólu osamotnieni. Gdańsk z jego stoczniami, bohaterami, którzy oparli się reżimowi totalitarnemu oraz fenomen Solidarności były początkiem upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Ruch Solidarności stał się ogromnym emocjonalnym wsparciem dla całej generacji Czechów i Słowaków i konkretnym filarem obrońców praw człowieka na czele z Václavem Havlem. Z dumą możemy stwierdzić, iż bez Solidarności nie miałaby miejsca nasza rewolucja aksamitna. W imieniu obywateli Republiki Czeskiej z całego serca dziękuję panu prezydentowi za tę cenną inicjatywę. Z poważaniem, ambasador Jan Sechter. Dziękuję bardzo. Mówić o tej inwestycji, to ponad prawie 2 kilometry przebudowanego nowego układu komunikacyjnego. To nowy system komunikacji dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska. Z jednej strony, z drugiej strony wyliczyliśmy, że korzystający z tego układu komunikacyjnego zyskają ponad 3 minuty w drodze na przykład do pracy, co daje oszczędności rzędu 28 milionów złotych w skali roku. Jest to przy okazji, mogę dodać, jakby kontynuacja naszego zadania, które nie tak dawno zostało uruchomione, czyli ulicą Łostowicką. I właściwie ulica w tej chwili Pawła Havla plus Łostowicka daje doskonały moment do przemieszczania się pomiędzy dzielnicami Gdańska. I teraz panowie, w związku z tym, że pierwszym kierowcom, którzy przejadą tą ulicę, też się coś należy, proszę kalendarze w ręce i rozdajecie panowie wszystkim kierowcom, którzy będą wjeżdżali, kalendarze. Radni, tak samo radnych zapraszamy. Piotruś, masz. Panowie. Korek zaraz rozładujemy, proszę się nie obawiać.